Dzisiejszym gościem Manii Nauki jest Łukasz Kwiatek, dziennikarz Tygodnika Powszechnego i współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Wklikując twoje nazwisko do wujka Google'a, pojawia się taka notka dotycząca twojej osoby, którą postaram się sparafrazować. Badawczo zajmujesz się językiem i zajmujesz się w głównej mierze językiem małp. I teraz pytanie, ile języka małp w świecie człowieka i na odwrót, na ile te dwa światy językowo są ze sobą powiązane, na ile zupełnie nie? Może zacznę od tej łatwiejszej części pytania, czyli na ile języka ludzi w świecie małp, tego języka było dużo. Ja zajmowałem się jakiś czas historią eksperymentów polegających na tym, że małpy próbowano nauczyć języka stworzonego przez ludzi, czyli albo to była mowa, po prostu język angielski mówiony, albo to był język migowy, też stworzony przez człowieka, albo taki abstrakcyjny język obrazkowy, używany jakby z wykorzystaniem komputera, czyli małpy po prostu wskazywały na ekranie komputera jakiś symbol, który właśnie miał formę jakiegoś abstrakcyjnego obrazka. No i oczywiście naukowcy, którzy na przestrzeni dziesiątek lat zastanawiali się, na ile małpy są w stanie nauczyć się tego języka, no, używali właśnie tych form komunikacji. Teraz do czego oni doszli? Zaczęło się od mowy i tutaj małpy sobie nie poradziły z mową. Podobno kilka małp nauczyło się niewyraźnie wypowiadać kilka słów języka angielskiego, no ale sukcesu nie odtrąbiono. Lepiej szło z językiem migowym. Tu już chociażby każdy z nas może sprawdzić, jak to wyglądało. Wystarczy wygooglać gorylicę Coco, czyli taką jedną z najsłynniejszych małp uczonych języka migowego, która posługiwała się sprawnie językiem migowym. Znała podobno ponad 1000 różnych gestów polecam języka państwu, migowego. To jest imponujące, jak oglądałam te nagrania. Naprawdę niesamowicie. Coco miała też takie przesłanie do ludzkości. One były ustawione oczywiście, gdy mówiła o globalnym ociepleniu. Więc te małpy nie mogą się aż tak sprawnie z nami komunikować, no ale są w stanie swoje potrzeby komunikować, swoje plany, są w stanie na proste pytania odpowiadać. Małpy uczone języka obrazkowego, języka Jerkisz, od nazwiska jednego z pionierów tych badań, Roberta Jerksa. Te małpy były w stanie informować się nawzajem o tym, jakiego narzędzia potrzebują po to, żeby otrzymać jakąś nagrodę, żeby po prostu rozwiązać jakieś zadanie, jakie przed nimi badacze postawili i podzielić się nagrodą. No więc rzeczywiście te małpy osiągnęły dużą biegłość językową. Smutne jest to, że te badania wygasły właściwie niemal całkowicie. Żyją jeszcze na świecie małpy uczone Jerkis, między innymi małpa Bonobo Kanzi, taki chyba największy erudyta wśród małp, który posługiwał się mnóstwem tych obrazków. Co ciekawe, on reagował całkiem sprawnie na polecenia usłyszane w języku angielskim, więc to było tak, że gdy badacze dawali mu tą tabliczkę z tymi symbolami, obrazkami, to komputer powtarzał nazwę obrazka, oni też do niego dużo mówili po angielsku, więc on jest w stanie poprawnie wypełniać takie polecenia typu wykonaj jakąś czynność z jakimś przedmiotem w jakimś miejscu, na przykład no nie wiem, włóż piłkę do lodówki albo wynieś telewizor na zewnątrz. Więc gdy on pierwszy raz usłyszy tego typu sekwencje słów, to on jest w stanie poprawnie zareagować na takie polecenia. Z Kanzim historia jest bardzo ciekawa, bo to była małpa, która nauczyła się języka trochę inaczej niż wszystkie wcześniejsze małpy. Kanzi od dzieciństwa, od urodzenia niemal wychowywał się w laboratorium, w którym inne małpy były szkolone. Rzeczywiście to było tak, że pokazywano im symbol, dostawały nagrodę za poprawne użycie tego symbolu. Kanzi się temu wszystkiemu przyglądał i gdy miał 1,5 roku, to okazało się, że on całkiem sprawnie się już komunikuje wieloma symbolami, chociaż nikt wcześniej go nie uczył. Ksiądz się nauczył języka trochę tak jak, tych podstaw języka trochę tak jak małe dziecko uczy się ojczystej mowy. Natomiast gdy mnie pytasz o to, na ile języka małp w języku ludzi, no to pytanie jest trudniejsze, bo
musielibyśmy zapytać o korzenie ludzkiego języka, na ile nasze języki są ewolucyjną spuścizną tego, co występowało u naszych małpich przodków. Oczywiście tak jest, natomiast nie jest to spuścizna genetyczna, tak się przynajmniej wydaje. Czyli to nie jest tak, że my ogigiczyliśmy po naszych małpich przodkach, nie wiem, 7 milionów lat temu, gdy mieliśmy wspólnego przodka z szympansami, i kolejne pokolenie naszych przodków gigikrzyły no, genetyczną spuściznę tamtych istot, to nie jest tak, że no, tam w tej genetycznej spuściźnie no, było coś stricte językowego. Były pewne umiejętności, które raczej pozwoliły nam nauczyć się języka, czy wynaleźć go na własną rękę. I potem go rozwinęliśmy. Tak, i potem go rozwinęliśmy. A właśnie, sięgając z początku, a w zasadzie pokazując pewną oś ewolucji języka, co możemy o tym powiedzieć? Język ulega zmianom. Już to wiemy dzisiaj. 10 lat temu nie używaliśmy słów, które dzisiaj są w powszechnym użyciu. Ale co wiemy o takiej zaszłej historii języka? No wiele nie wiemy, ale możemy się dużo domyślać. Wiemy chociażby jak to, badacze że... badają w ogóle te kwestie? Nasi słuchacze mogą... Najróżniej. No przede wszystkim bazują na skamieniałościach, tak? I jeżeli widzimy, że u Homo erectusa, który występował bardzo długo, niemal 2 miliony lat temu, się pojawił, wymarł na 100 tysięcy lat temu, różnie się to określa, to widzimy duże zmiany w organach głosowych, jakie one się zachowały w kościach, tak? Czyli mamy ślady w kościach, jakie zaszły w organach głosowych tego gatunku człowieka, co sugeruje bardzo przyspieszoną ewolucję aparatu mowy. Czyli Homo erectus najprawdopodobniej szybko przeogił zmiany, które spowodowały, że coraz sprawniej mógł się posługiwać mową. To sugeruje, że on się posługiwał językiem w jakiejś formie. Niekoniecznie była to taka mowa, jaką my się posługujemy dzisiaj. Mogłyby być to, nie wiem, chociażby język gwizdów, język jakichś pomruków, ale też język gestów, pantomima, być może od tego się w ogóle zaczęło. Więc takie skamieniałości to jest najważniejsze... Źródło. Tak, najważniejsze źródło informacji, ale też skamieniałości, czy jakieś ślady pozostawione dotyczące innych obszarów kultury, czyli na przykład jakieś wyroby kulturowe, no nie wiem, ślad jakichś osad, znaczy trudno mówić o wioskach Homo erectusa, no ale znajdujemy miejsca, w których no, te istoty prowadziły jakieś bardziej zorganizowane życie. Albo znajdujemy ślady na wyspach, co sugeruje, że musiało opanować żeglarstwo. A żeby opanować żeglarstwo, no to wydaje się, że trzeba mieć język, żeby się jednak dogadać. To jak dobrze myślę, nawiązujesz do badań i publikacja Vereta, prawda? Tak jest, tak. Bo to jest jeden z... Opowiedz nam właśnie o sylwetce tego badacza. Daniele Veret to jest ciekawy człowiek, bo to jest człowiek, który chciał być misjonarzem. Pojechał do dżungli amazońskiej tłumaczyć Pismo Święte na języki Indian amazońskich. Tam zobaczył, że spotkał szczęśliwych ludzi, którzy nie tworzą żadnych mitów, nie posługują się mitami o stworzeniu, uznały, że są na tyle szczęśliwi, że nie potrzebują, żeby ich nawracać. Też no, żyją w takim świecie, w którym kompletnie nie rozumieją świadectwa misjonarzy, czyli ludzi, którzy opowiadają o odległych wydarzeniach z przeszłości na podstawie świadectw zupełnie innych ludzi, więc dla nich to była kompletna abstrakcja. Ale Everett stał się najwybitniejszym znawcą języków właśnie plemion amazońskich. I skłoniło go to, czy ukształtowało go to jego poglądy na naturę języka w ogóle. Stwierdził, że język jest czymś, co no, jest wynajdywane przez każdą społeczność. To nie jest tak, że język ma jakiś właśnie genetyczny komponent wrodzony w postaci na przykład wrodzonego modułu gramatycznego, w który wierzył Chomsky. Ale język jest czymś, co ma swoją historię kulturową i jest czymś skrojonym pod jakby potrzeby kultury, która się nim posługuje. I jakby te badania antropologiczne skłoniły Vereta też do poszukiwań odpowiedzi na pytanie, kiedy język powstał. Zainteresował się Homo erectusem, sam nie prowadził żadnych prac wykopaliskowych, no ale przejrzał mnóstwo literatury i uznał właśnie, że Homo erectus jest najlepszym kandydatem na tego właśnie twórcę języka. Proszę, to nie imponujące. Wielokrotnie był u nas, między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc zapraszam, jeżeli by kiedykolwiek Państwo usłyszeli to nazwisko, zapraszamy na jego wykłady, są imponujące. Ja też miałam przyjemność raz wysłuchać.
No dobrze, a powiedzieliśmy trochę o małpach, a ja chciałam dzisiaj pokazać ten język zwierząt i jakieś powiązanie też z człowiekiem. A co wiemy o innych zwierzętach? Małpy to jest jedno, ale co wiemy o innych? Małpa jest najbliżej nas, ale mimo wszystko badamy też inne gatunki. Oczywiście. O małpach wiemy chyba najwięcej, o komunikacji małp. Natomiast gdy idzie o inne gatunki, no to oczywiście komunikacja jest czymś powszechnym w świecie. To właściwie każde zwierzę żyjące, każdy gatunek żyjący w stadzie ma jakiś system komunikacji. Czy to będzie komunikacja gestów, sygnałów zapachowych, no, czegokolwiek, tak? Tych sposobów komunikacji jest dużo. Sporo też wiemy o komunikacji w Alenii. Niedawno gościliśmy również w Krakowie profesora Wisenta Janika, najwybitniejszego chyba badacza komunikacji w Alenii. Janik nie nazwałby komunikacji w Alenii językiem, ale odkrył wiele ciekawych zjawisk. Co odkrył? Odkrył na przykład to, że delfiny posługują się imionami. Znaczy, wcześniej było wiadomo, że one mają pewne wokalizacje, pewne gwizdy, które są przypisywane indywidualnie do każdego osobnika. Janik wyjaśnił, dlaczego one ich potrzebują. Otóż okazuje się, że delfiny nie potrafią się rozpoznawać po cechach głosu. Czyli gdyby delfin zadzwonił telefonem komórkowym do innego delfina, to by się nie poznał, gdyby się nie przedstawił. Więc każdy delfin dodaje jakby takie swoje imię do komunikatów, po to, żeby inne delfiny wiedziały, z kim mają do czynienia. One ich też używają jako takich etykiet wywoławczych, tak? Czyli wołają się, moglibyśmy powiedzieć, po imieniu. Przedstawiają się, gdy się spotykają gdzieś tam na pełnym morzu i tak dalej. Więc między innymi to odkrył Vicent Janik. Odkrył też to, że delfiny mają dużą łatwość w uczeniu się nowych dźwięków. I nie jest to zjawisko powszechne w świecie zwierząt, czyli niewiele gatunków, niewiele grup może w ten sposób, ptaki też to potrafią, niektóre przynajmniej, uczy się nowych dźwięków, a małpy nie. I to jest o tyle ciekawe, że sugeruje to jakby drogę, jaką język ewoluował u nas. Bo jeżeli małpy potrafią się uczyć nowych gestów, a nie potrafią się uczyć nowych dźwięków, to sugeruje, że nasi przodkowie też się uczyli nowych gestów, a uczenie się nowych dźwięków było jakimś takim nowością ewolucyjną, która być może pojawiła się już po tym, jak całkiem sprawnie się komunikowali za pomocą języka gestów. Niesamowity jest język zwierząt. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Łukasz Kwiatek, dziennikarz Tygodnika Powszechnego, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję, Łukasz. Bardzo dziękuję.